Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam Państwa na pierwszy film z serii Środa z Fusion 360 Pro Tips. Zapraszam wszystkich użytkowników Fusion 360 i nie tylko do zasubskrybowania naszego kanału, bo co środę będzie pojawiał się taki krótki filmik prezentujący jakąś funkcjonalność oprogramowania Fusion 360. Dzisiaj chciałbym zacząć z grubej rury, zaprezentować Państwu funkcjonalność, na którą wiem, że wielu z Państwa w Fusion 360 czekało. W końcu w Fusionie pojawiły się części znormalizowane w postaci elementów złącznych, śruby, podkładki, nakrętki. Wcześniej trzeba było to albo gdzieś importować z jakichś bibliotek internetowych, albo można było, no nie jest to najlepsze rozwiązanie, rysować takie śrubki, po prostu w Fusionie modelować je od zera. Ci z Państwa, którzy już zaktualizowali swojego Fusiona do najnowszej wersji, mogli zauważyć, że pojawiła się tutaj taka nowa ikona, która nazywa się Insert Fastener i właśnie ona pozwoli nam na zaimplementowanie tutaj do Fusiona elementów złącznych. Przygotowałem sobie taki model, dwa elementy z otworami i spróbujemy sobie te dwie blaszki skręcić właśnie za pomocą tej nowej funkcjonalności. Przechodząc już do prezentacji, klikamy sobie Insert Fastener. No i tutaj za pomocą odpowiednich filtrów możemy wprowadzić to, co nas interesuje, tak? Ja wprowadziłem sobie, że chciałbym wprowadzić elementy z normy ISO i elementy metryczne. Następnie tutaj mamy filtry, no i zaczniemy sobie od wprowadzenia śrubki. Bolt and screws, hex head, czyli z głową sześciokątną, i tu wybierzemy sobie pierwszą śrubę z brzegu. Zobaczcie, że ona domyślnie wstawiła mi się taka bardzo mała, widać ją tutaj przy moim kursorze, ale w momencie, gdy najadę na krawędź otworu, w którym chciałbym wstawić śrubę, automatycznie śruba rozpoznaje średnicę otworu i proponuje mi tutaj nominalną śrubę M10. Poniżej zaznaczona jest opcja Select Similar, która powoduje właśnie, że ta śruba od razu chciała się wstawić we wszystkich otworach. Tak, gdy ją odznaczyłem, to była tylko jedna. Jeżeli ten wybór mi się podoba, klikam. No i pojawiają się tutaj dwie strzałeczki, które pozwalają mi czy to zmienić średnicę śruby, czyli jakby to miała być jakaś inna śruba niż M10 i zmianę jej długości. Oczywiście tą zmianę długości mogę tutaj dokonywać zgodnie z typoszeregiem z danej normy, z której ta śruba pochodzi. Mogę zmienić sobie tutaj materiał, czy też wykończenie, podać jakiś numer części. Jeżeli nic takiego nie chcę zrobić, klikam sobie tu Create and Continue. No i żeby to połączenie złączne jakby było skończone, no to potrzebujemy jeszcze nakrętkę. Cofam się tutaj, zmieniam, przechodzę w jakby w bibliotece do tyłu, do nadrzędnego katalogu, wybieram zakładkę NAC, sześciokątne i znowu tutaj weźmiemy pierwszą, która nam wyskoczyła. Podjeżdżam od drugiej strony i zaznaczam, gdzie chciałbym, żeby ta nakrętka została wstawiona. No i teraz mogłoby nam się wydawać, że wszystko jest gotowe, ale właśnie zdaliśmy sobie sprawę, że przecież przydałyby się w tym połączeniu jeszcze podkładki. Moduł jak najbardziej daje możliwość również do ułożenia podkładki. Cofam się w strukturze na sam początek, tak wchodzę w zakładkę Washers, Plane i wybieram pierwszą podkładkę z listy. No i teraz mogłoby się wydawać, że tą podkładkę powinniśmy byli jakby wprowadzić do modelu zanim użyliśmy śruby, ale tak też nam to zadziała. Próbujemy wskazać mniej więcej miejsce, w którym chcielibyśmy, żeby pojawiła się podkładka. Klikam OK. Od drugiej strony tak samo, mniej więcej miejsce, w którym chciałbym podkładkę. Klikam OK i klikam OK. Teraz program chwilkę będzie to przeliczał, bo musi sobie odpowiednio poodsuwać te nakrętki i głowy śrub, które wstawiliśmy wcześniej. No i już wygenerowane zostało nasze połączenie. Proszę zobaczyć. Śruba, podkładka z drugiej strony, podkładka i nakrętka.
mamy dodatkowo folder Fasteners, w którym znajdują się modele wszystkich wstawionych elementów do naszego złożenia. W dzisiejszym filmie to wszystko. Jeszcze raz zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału i zapraszam na przyszły tydzień na kolejny film z serii Środa z Fusion 360. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.